To można nie utracić jednego procenta podatku? Jasne, że można. Rozlicz go z PIT format 2020, albo jak wolisz, przez twój EPIT, przygotowany przez skarbówkę. A go nie utracisz, bo zostaniesz współbudowniczym Alejki Nadmorskiej w Rewie. Uuu, a jak powinnam wypełnić EPIT, ten przygotowany specjalnie dla mnie przez skarbówkę? To nic trudnego, dasz sobie z tym radę. Postępuj tak, jak ci to opiszę. W serwisie podatkigov.pl wybierz twój epit. Zaloguj się do swojej deklaracji. W oknie głównym wybierz informacje o organizacji pożytku publicznego. Z listy numerów KRS wybierz 0000649070. Wpisz cel szczegółowy na budowę alejki nadmorskiej w rewie. Zaznacz zgodę na przekazanie 1% podatku. Zatwierdź. Ach, to już wszystko. Wiem, jak wypełnić deklarację. Tak, dokładnie już wiesz. Jednak abyś nie zapomniała, zapisz sobie na kartce to, co podałem wytłuszczonym drukiem. Zwłaszcza KRS 0000649070. Widzisz, jaki jest prosty. A teraz wejdź na stronę www.podatkigov.pl i wypełnij twój epit. Wow! A moja mama przekazała już 1% swojego podatku innej organizacji, bo nie wiedziała, że można go zainwestować i zostać umieszczono na tablicy upamiętniającej. Powiedz mamie, że musi ponownie zalogować się na twój epit. W informacji o OPP wybrać opcję Zmieniam organizację. Wybrać KRS. 0000649070 0. Podkreślić 1% oraz zatwierdzić zmianę. Ona również zainwestuje swój 1% w budowę i zostanie dopisana do tablicy upamiętniającej. Musi to jednak zrobić do 2 czerwca. Wow! A jak mama ma się zalogować na swoją deklarację, bo zapomniała? To proste. Niech wpisze swój PESEL, albo NIP i datę urodzenia. Kwotę przychodu z deklaracji za rok 2019, kwotę przychodu z PIT-11 za rok 2020 od dowolnego pracodawcy, albo użyje profilu zaufanego i się zaloguje. Urr, a mój dziadek jest emerytem i zapomniał wypełnić deklarację PIT-OP. To czy on już utracił swój 1% podatku? Hmm. Niech się nie zamartwia. Musi do 2 czerwca złożyć korektę deklaracji PIT-OP, wybrać numer KRS 0000649070 i on również nie utraci swojego 1% podatku, bo zostanie współbudowniczym przedsięwzięcia. Ach, a mój wujek już się rozliczył przez PIT-28. To czy on już nie odzyska swojego 1% podatku? Ależ skądże? On też może złożyć korektę deklaracji do 28 lutego i odzyskać swój 1% podatku oraz uaktywnić go w dziale budowy. I także on zostanie dopisany do tablicy upamiętniającej wszystkich.